Pukasz i pukasz, robimy tą próbę czy nie? Nie mam całego dnia. Szybko, wolno. Szybko. Cel? Cel. Dawaj. To jest musielkę, mamy cel jak zawsze, mamy pomysł na siebie i z niego satysfakcję. Mamy w chuju krytykę, nawet kiedy mają rację, mają aż klawiatury, a my tylko. To jest musielkę, mamy cel jak zawsze, mamy pomysł na siebie i z niego satysfakcję. Mamy w chuju krytykę, nawet kiedy mają rację, mają aż klawiatury, a my tylko. Uwaga, uwaga, ważny komunikat, sytuacja w kraju jest bardzo poważna. Z dniem dzisiejszym ogłaszamy stan wyjątkowy i wprowadzamy obowiązkową 2-tygodniową kwarantannę. Prosimy zostać w domach i śledzić dalsze informacje. Czytała Krystyna Czółna. Jeśli kurde mam być szczery, no to trochę mnie to dotknie. Miałeś siedzieć 2 godziny, będziesz siedzieć 2 tygodnie. Tyle czasu w jednej chacie, Radosław okropne. Dla tej znajomości może być to nierozsądne. No to już odpalam gogle, moja domena to kroki. Jak w domowych warunkach zutylizować zwłoki. Zgrywam z tego boki, przygniata mnie presja. Mówią, że to 2 tygodnie, a ja nagle tu zamieszkam. Trzeba udać się do schronu, a wystarczy nam tam tlen. Mam tam zapas makaronu, poniżej od parteru. Jest korona, nie ma tronu. Ej, nie ma z tego śmiechu. Nie mam za humor order. A starczy nam papieru? Nie wiem. Nie? To jak szachy dosyć trudne. Póki co król na F4, no bo dają przez komórkę. Czyli jednak z głupcem umrę. Co? Wizje puste, domena OLX. Jak zamówisz trumnę? Dla mnie to nie nudne, kret, układamy jęgę. Radek może później, teraz dzwonię do mojej baby. Karol trochę średnie, wiesz, ja też tęsknię. Ale to tylko 2 tygodnie, przecież wytrzyma beze mnie. Mam Xboxa od Zbyszka, no to jak zagramy? No dobra, dawaj pady, to w sumie fajna jazda. Ale po co mamy grać, skoro trzymasz w domu Mike? Zróbmy coś dla ludzi, taka kreatywna akcja. Zostań w domu, zadbaj o bezpieczeństwo bliskich. Posłuchaj się zaleceń, nie bądź taki bezmyślny. Nie mówię o paranoi, ale nie chcę być bezsilny. Weź litra i siedź w domu i nie narażaj innych. Więc co? Zostań w domu. Więc co? Zostań w domu. Więc co? Zostań w domu. I nie narażaj innych, siop. Żarty idą w kąt, powiedz musiel mi co dalej. Sytuacja się pogarsza, nie chcę żyć odgórnym planem. No nie jest kolorowo, Karol gadasz prawdę. I nie martwię się o siebie, bardziej martwię się o matkę. Każdy zagrożony, uczucia są w kratkę. Chciałbym, lecz nie mogę odmówić sensu kwarantannie. Bo najważniejsze zdrowie i znów pracy masz kolego. Przecież my nie egoiści, trzeba się martwić o każdego. Ludzie dostają na łeb, Karol coś strasznego. Trzeba będzie kupić chleb, ten spacer nic pewnego. Niebezpiecznie iść pod sklep, wyjścia nie mamy innego. Ale kto jak nie kret? Trzeba znaleźć rozsądnego. Poradzimy sobie bez tego, 2 tygodnie to nie wiesz, są zapasy, jest papier, kreatywność nie jest męką. No to damy radę, letko mamy łeb nie od parady. No i po 30 lat można nagrać coś dla sprawy. Musiel kredy ich porada, aż się nie zgadzają drobne. Proponuje nam zabawę, może poczytamy książkę. A czy jest coś do naprawy? A czy coś nie działa dobrze? Siedzieć w domu dla zasady, może to do kogoś dotrze. Radek wątpię, każdy kij ma 2 końce. Jedni jak my w domu, drudzy impreza na łące. Damy apel dla ziomu, zostawić ryż w Biedronce. Siedzimy na kwadracie, nawet jak za oknem słońce. Zostań w domu, zadbaj o bezpieczeństwo bliskich. Posłuchaj się zaleceń, nie bądź taki bezmyślny. Nie mówię o paranoi, ale nie chcę być bezsilny. Weź litra i siedź w domu i nie narażaj innych. Więc co? Zostań w domu. Więc co? Zostań w domu. Więc co? Zostań w domu. I nie narażaj innych, ziom.